Sport można uprawiać nawet 200 metrów pod ziemią. Przykład dają młodzi zawodnicy, którzy właśnie w takich nietypowych okolicznościach rozegrali noworoczny turniej piłki ręcznej. To druga odsłona zawodów promujących nie tylko szczepiorniaka, ale też samo miasto związane z wydobyciem słonego minerału. Pochnia jest skojarzona z tym, że jest kopalnią soli, no i też jest kojarzona z piłką ręczną i powstał właśnie taki pomysł połączenia tych dwóch rzeczy, a że mamy tu możliwość, że sala jest taka do dyspozycji, więc udało nam się to tak zorganizować. Pochnia ma bardzo duże tradycje piłki ręcznej i chcemy po prostu tę tradycję powstrzymać. Jest duża nisza, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Mamy naprawdę bardzo wysoko, w tych grupach młodzieżowych bardzo wysoko rozwinięte piłkę nożną, koszykówkę dziewcząt. No i w tej piłce ręcznej tych dzieci nie jest za dużo, ale powoli, systematycznie ich przybywa. Ja zaczynałem we wrześniu od 5, już jest 25, także myślę, że na koniec roku już będzie fajna grupa. Każdy dostaje nagrodę, dostają medal, pamiątkową koszulkę, drużyny dostają takie symboliczne puchary, takie właśnie zrobione też z brył soli. Organizatorem jest Mosir Bochnia, a dzięki sponsorom m.in. ATB, Gold Drop, Milo, PZS z Połem, ATB, Gekox, sklep Szczypiorniaka. Chciałem podziękować tym sponsorom za właśnie ufundowanie nagród dla dzieci, bo to dzięki nim się to udało. Na zaproszenie organizatorów w Bocheńskiej Kopalni Soli zjawiły się ekipy z kilku małopolskich powiatów. Swoją mocną reprezentację mieli również gospodarze, którzy wystawili dwa zespoły. W tym roku mamy 10 drużyn, dwie drużyny z Bochni, dwie z drużyny z Jabłonek, Libusza, Racławice, Rożnowice, Skrzyszów, ponad setka dzieci w tym roku, więc jest to organizacyjnie ciężko było to zorganizować, te zjazdy, ale jakoś to się udało. Mamy dwie grupy, w grupie drużyny grają każdy z każdym, później zwycięzcy grup grają o pierwsze miejsce, drugie miejsca, o trzecie i tak w dół. Gramy raz 10 minut bez przerw. O zaletach trenowania piłki ręcznej opowiada Jarosław Serwinowski oraz dzieci, które swoją pasję do szczypiorniaka realizują w barwach bocheńskiego Mosiru. Od 6, od 7 roku życia już powinniśmy mieć pierwsze takie zajęcia wprowadzające do piłki ręcznej. Zajęcia ogólnorozwojowe, gibkość, zwinność, wytrzymałość, troszkę takich ćwiczeń siłowych. Rozwijamy praktycznie każdą partię mięśniową. Musimy być sprawni, zwinni, skoczni, szybcy, silni. No musimy myśleć głową w piłce ręcznej. To jest bardzo szybka gra, druga po hokeju. Także zapraszam. Mój kolega grał, to ja też zacząłem grać. Drugi raz jestem na turnieju, rok temu byłem. Mnie i mojego brata mama skusiła. No i to trenujemy już około rok, około. A więc jest fajnie. Zacząłem trenować ręczno, ponieważ chodzę do takiej szkoły, gdzie podstawowym sportem jest ręczna. I stwierdziłem, że mogę sobie właśnie dorabiać też tutaj na treningach w Mosirze u nas. Szukałem sportu po prostu, który lubię i mi się spodoba. I naprawdę bardzo mi się spodobała piłka ręczna. Gram w nią ponad 3 miesiące, 4. Niedawno zacząłem, tak chyba z 2 miesiące już gram. I prowadzi mnie trener Gicela i trener Serminowski. Mam pierwszy turniej dopiero. Pierwszy raz, ale byłem jeszcze raz na takim obozie i właśnie graliśmy turniej. Można biegać, że można po prostu mieć dobrą kondycję dzięki temu. No po prostu, że fajna jest zabawa dzięki temu. Turniej zakończył się zwycięstwem Wiertmetu Libusz, a podium uzupełniły drużyny Olimpijczyka Racławice i TSR-u Orawy. Mosir Bochnia zakończył rozgrywki na czwartej pozycji. Adrian Tyjszewski, Bocheńska TV.